dzisiaj jestem dresiarą. W końcu dorobiliśmy się krzeseł do stołu w kuchni. Jaram się mega. No i jestem uwięziona tutaj z moim synkiem. Widzicie, jak mój syn się bawi? On po prostu wszystko demoluje. Siemanko kochani, witajcie w kolejnym vlogu na naszym kanale. Dzisiaj witam się z wami w ten jakże okropny jesienny poranek. Nie wiem, czy to widać, jaka jest... O, tutaj teraz akurat troszkę niebo się odkryło, ale generalnie to właśnie jest totalna szarówa i patrzcie państwo, jak kombajn likwiduje nam ogrodzenie. Byliśmy tacy incognito, a teraz po prostu jesteśmy jak na talerzu. Wczoraj wprowadziłam w swoje życie dietę 16 na 8, czyli 16 godzin niejedzenia i 8 godzin jedzenia. Natomiast powiem tak, najlepiej mi pasuje, jeśli skończę zjeść wieczorem o 18 i później rano zjem dopiero o 10, dlatego że ja całe życie tak miałam, że nie jadłam śniadań i tak naprawdę to rano nie mam problemu większego, żeby wytrzymać bez jedzenia. I tak wypraktykowałam, że po prostu dla mnie jest najlepiej, najoptymalniej. Ale dzisiaj nie wytrzymam bez kawy i muszę się jej napić. Musi ona być z masłem i ze śmietanką, bo inaczej to nie wypiję. Także proszę państwa, no niestety, ale dzisiaj mojej diety nie będę się trzymać. Znaczy diety, raczej może filozofii jedzenia. W ciągu tych 8 godzin jem normalnie to, co normalnie bym jadła. Czasem jakieś pierdoły typu serek, którego nie powinnam jeść, ale na razie nie chcę się katować ograniczeniami zbyt dużymi. Cieszę się z tego, że i tak ograniczyliśmy z Darkiem jedzenie słodyczy, jakiś głupot pierdół, już takich rzeczy nawet nie kupujemy. A jak gdzieś są, na przykład jak pojedziemy do mojej mamy, to nawet to nie próbuję. Walczę ze sobą, bo jeszcze mam tak, że mnie jednak ciągnie, ale jestem z siebie dumna, że potrafię odmówić. Dzisiaj jestem dresiarą, totalnie. Słuchajcie, w ogóle w końcu dorobiliśmy się krzeseł do stołu w kuchni, chociaż ten stół jeszcze nie jest, to nie jest do końca ten stół, dlatego że tu będzie inny blat. Starajcie się nie zwracać uwagi, jaki mamy bałagan na stole i jak on w tym momencie wygląda. Darek zrobi tutaj zupełnie nowy blat. Jak, to wam nie powiem, bo nie wiem, ja się na tym nie znam. W każdym razie te nogi są tutaj w takim czarnym macie, nie wiem, czy to widać na kamerze. Ale właśnie krzesła kupiliśmy dokładnie takie samo obicie, jak mamy przy hokerach w kuchni tutaj. To jest dokładnie to. Tylko jeszcze się zastanawiamy, czy by nie polakierować tych nóżek. W każdym razie tutaj będzie nowy blat na to, więc też będzie to wyglądać zupełnie inaczej. Fajnie, że udało mi się znaleźć takie krzesło właśnie pod design hokerów, bo będzie wszystko takie fajne, spójne wtedy. I te krzesła też były totalnie niedrogie. Ja je kupiłam naprawdę bardzo tanio, ale nie powiem wam już za ile, bo po prostu nie pamiętam. Coś około 100 zł za jedno krzesło. Także widzicie, że to nie jakieś wygórowane pieniądze. W ten weekend Darek chce się zabrać za malowanie kuchni, bo mamy tutaj właśnie, tak jak mówiliśmy, nie ten odcień i chcemy przemalować, żeby już być zadowolonym finalnie, zamknąć to wszystko i mieć spokój, żeby się nie denerwować, że ten odcień w kuchni jest inny niż właśnie tam w reszcie domu. Jeszcze z takich zakupów nowych to zamówiliśmy karnisze. Karnisze i żyrandol. Żyrandol jest taki, a karnisze są, słuchajcie, takie. Tam jeszcze jest niezamknięta ta dziura, ale właśnie weekend Darek ma się tym zająć. Jak to się pięknie komponuje. Więc widzicie, że karnisze są takie same. Tutaj są w ogóle takie żarówki specjalne Darek zamówił, które pasują do takiego loftowego wystroju i do tych karniszy właśnie, bo tam już w tym żyrandolu mamy normalne żarówki. I pomimo, że ten żyrandol jest mega mały, a tutaj jest dużo jednak przestrzeni, to powiem wam, że on daje mega dużo światła. Tam też zostały jeszcze te dziury, które Darek musi zasłonić. Tam kabel trzeba
schować. I tutaj też została jeszcze ta dziura do ogarnięcia. Także pomalujemy jeszcze tą ściankę podwieszaną. Tam w tych wnękach damy LEDy kiedyś tam. Natomiast tutaj zawiśnie też lampa, którą już zamówiłam, ale to zobaczycie prawdopodobnie wszystko na kolejnym vlogu, bo teraz już tego nie zdążę zmontować, żeby w niedzielę wrzucić. Jaram się mega, bo będzie mieć w końcu skończony dół w domu, a powiem wam, że strasznie mnie to męczy, że są te niedokończenia. Wiadomo, że jeszcze wielu rzeczy nie mamy, mebli jakieś tam i tak dalej, ale na przykład, zobaczcie, tutaj u nas jest tak, że zaczniemy coś robić, a później to jest takie rozgrzebane przez kolejny rok. Chodzi o te listwy, że musimy jeszcze tutaj dokończyć te listwy w całym salonie, bo ich tam nigdzie nie ma. No i tu w korytarzu, oczywiście w kuchni tylko tak naprawdę one są. Syne, zgubiłeś tu coś. Nie mogę się już doczekać po prostu tego. No i jak już będziemy mieć te detale takie wykończone, to zostaje nam kominek, obudowanie. Aha, jeszcze musimy skończyć ganek, bo w ganku nie mamy nic. I Darek w weekend chyba prawdopodobnie będzie się zajmował tym gankiem, bo tam trzeba wyszlifować wszystko, położyć gładź i pomalować ściany. Moi drodzy, obiad dla leniwych. Nie mam ochoty czasem nawet ja gotować, także postanowiłam zrobić coś na szybko. Akurat tak się złożyło, że miałam w lodówce mieloną wołowinę. Podsmażyłam ją wcześniej już tutaj z cebulką i będę to wszystko zawijać w tortillę. Daję sobie tu najpierw łyżkę majonezu i rozsmarowywuję ją po całej długości placka. Następnie daję ketchup. Polecam wam ten z Heinza, dlatego że on nie zawiera skrobi modyfikowanej genetycznie, ale nie każdy ketchup Heinz nie ma tej skrobi, dlatego czytajcie składy. Teraz układam sobie na placek wołowinę, około 100 gramów. Tak, żebyśmy nie mieli po prostu problemu, żeby to później zwinąć dobrze i podsmażyć na patelni. W międzyczasie na masełku ścinam sobie jedno jajeczko, akurat mam z dwoma żółtkami. Na koniec dodaję jeszcze pokrojonego w kostkę ogórka kiszonego i na sam koniec jeszcze odrobinkę białej cebulki, takiej surowej, dla takiego odświeżenia. Możemy jeszcze dać odrobinę sera, odrobinę lub dużo, jak kto woli. Teraz zawijamy, rozgrzewamy patelnię, rozpuszczamy na niej odrobinę masła i układamy naszą tortillę. No i teraz pozostaje nam tylko czekać, aż ona się tak fajnie zapiecze na tym maśle, że nie będzie się otwierać już. Ten placek stanie się taki chrupki, zamknięty. Serek się rozpuści w środku. Tak naprawdę całe to podpiekanie trwa jakieś 4 minutki, po dwie z każdej strony. No i jestem uwięziona tutaj z moim synkiem. Wracając jeszcze do tematu mojego postu 16:8, to dowiedziałam się właśnie przed chwilą, że podczas postu, podczas tych 16 godzin postu nie powinno się myć zębów, bo właśnie może nastąpić wyrzut insuliny i ten post wówczas zostaje przerwany. A u mnie to najgorsze jest to, że ja w nocy jak wstaję, jak Florian się budzi i muszę mu mleko zrobić, no to zawsze próbuję parę kropli, żeby sprawdzić temperaturę, czy jest dobre do picia, czy nie jest za gorące. No i wiecie, i jednak to mleko ma sporo laktozy, no to ja co prawda nie przełykam tego, bo nie biorę tyle, żeby przełknąć, no ale jednak później zostaje coś na języku. Później ja razem ze śliną to przełykam, no i nie wiem, właśnie widzicie, jak mój syn się bawi? Już się coś zepsuło, bo to za szybko gra, to tak nie gra normalnie szybko.
On po prostu wszystko demoluje, wszystko przewraca, wszystkim rzuca. Te wszystkie elektroniczne, elektryczne zabawki to już ledwo zipią. Chyba dla kolejnego dziecka nie przetrwają, coś tak czuję. Proszę Państwa, co ja właśnie dostałam? Pewnie dla wielu z Was wyda się to absurdalne, ale zamówiłam z dostawą kurierem mięso-wołowy. Znalazłam takie gospodarstwo polecane przez Iwonę Wierzbicką. To jest taka pani dietetyk. Ona na swoim Instagramie właśnie ma takie w polecajkach miejsca, gdzie można kupić naprawdę zdrowe, ekologiczne mięso. Różne, nie tylko wołowinę. Tam jest też drób, jakieś hodowle królików bodajże. Albo jak nigdzie, już nie pamiętam. Jeśli Was to interesuje, to sobie koniecznie odwiedźcie. Ja zamówiłam właśnie wołowinę. Wybrałam knieciowe gospodarstwo, dlatego że tam akurat mieli jakby taki last minute sprzedaż mięsa, po prostu to, co im zostało. Oni, słuchajcie, zamówień mają full i w ogóle ja właśnie zgłosiłam się tam, żeby dostawać powiadomienia następnym razem, jak będą właśnie, jak będą szykować się do zabijania kolejnej krowy i wtedy właśnie mogę sobie wybrać konkretne partie mięsa, które mnie interesują. Natomiast teraz spóźniłam się i po prostu pani mi wysłała linka do strony, gdzie mogę sobie wybrać z tego, co im zostało. I ja właśnie wybrałam mięso mielone, bo tak naprawdę już nic totalnie tam nie zostało. I słuchajcie, za to mięso mielone, za kilogram zapłaciłam 44 zł. My tyle płacimy w sklepie mięsnym za taką, wiecie, wołowinę hodowaną na masową skalę. A tutaj mięso tak dobre jakościowo od szczęśliwej krówki za tak naprawdę niewielkie pieniądze. Także sprawdźmy, co dostaliśmy. Nie uwierzycie, patrzcie to. Mama pustą przestrzeń w paczkach zapełniała papierem i styropianem, ale powiedziałyśmy jej, że lepiej będzie marchewką, żebyście i wy mogli spróbować, jaka ona pyszna. I zobaczcie, faktycznie dostaliśmy marchewkę z ich ogródka prywatnego. Hehe, nieźle co. Jeszcze ekologiczne marchew do tego. No a tutaj mamy mięsiwo zapakowane próżniowo. To przyszło oczywiście na takich żelowych składach schodzących i one są wielokrotnego użytku, więc zaraz je włożę do zamrażarki i będą na pewno nam jeszcze służyć nieraz. Zobaczcie, co moja teściowa nam zrobiła. Gołąbeczki. Uwielbiam, jeszcze mają tak dużo mięsa, mało ryżu. Perfekto! Myślicie, że powinnam się podzielić z Darkiem? Nie dzielimy się z tatą, jemy wszystko sami. Synku, lepiej zejdź. Zejdź lepiej stamtąd. Bo zrobisz bak do tyłu. Ciekawa jestem bardzo, jak teraz rozwiążesz tę sytuację. Jak ty teraz zejdziesz? Znaczy się bez problemu, tak? Brawo! Brawo!